że zbyt szybko uniósł się po swoich sukcesach ponad innych, to zobaczymy, jak to będzie. Larinto i walka z Adamem Małyszem. Ma wiatr, ma wiatr. O! Musiał upaść, ponieważ tego nie dało się ustać. Puścili go przy mocnym wietrze 149 metrów. 149 metrów. To gdzie może wylądować Schnierenzauer? Są tutaj także gwizdy, bo wiatr był bardzo mocny. metrów, 9, 14, 13. Tu sędziowie będą niezgodni w tym, ile, ale i tak tą odległością Ville Larinto przebija Adama Małysza.